Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku z Planet Zoo. Ja sobie trochę pograłam, jak widzicie mamy bardzo duże fundusze i tak dalej, więc no trochę sobie pograłam i troszkę też pozmieniałam. Czekajcie, pokażę wam, o już tam widzicie spoilery, ale pokażę wam na razie od takiego początku małe kosmetyczne zmiany. Na przykład tutaj pozamieniałam te informacje i kibelki na taki styl afrykański, to jakoś tam ozdobiłam. Jeszcze oczywiście tu nie jest dokończone, jeszcze tu coś postawię i tak dalej. Zrobiłam też bramy do tych sekcji personelu i tak dalej. Tutaj też zrobiłam takie skupisko domków właśnie dla personelu, też jeszcze nie skończone. Ja wam powiem szczerze, że na przykład zaczynam coś robić i w połowie przechodzę do czegoś innego, żeby coś innego robić. No. Tak, tutaj zaczęłam robić na przykład na wybiegu zebr ich schronienie. Coś tutaj kombinowałam z tymi ściankami. Nie wiem jeszcze, czy to tak zostawię. W każdym razie, nie wiem, tak wygląda ten wybieg. Tutaj dołożyłam błotko z trusią. Błotko i jakiś taki paśnik czy coś. Nie wiem, co to jest. I podblokowały mi się to do urozmaicenia terenu, pożywienia, coś takiego, no. Co jeszcze? Właśnie, zobaczcie, zrobiłam bramę. Taką bramę zrobiłam i w sumie podoba mi się, ciekawa, kolorowa, taka jakaś. Szukałam czegoś na Steamie, ale nie mogłam znaleźć i zbudowałam coś sama, tak jak właśnie tą bramę. Tu jeszcze nie wymieniłam tych, ale nie wiem, czy te sklepy w ogóle tu będą, może toalety tu postawię, no nie wiem, zobaczymy. Tutaj naszym, co tu w ogóle jest, bo ja zapomniałam, co to są za zwierzaczki, widłorogi to były? Chyba tak, chyba to były widłorogi i tak, i te bawoły jakieś tam, o tutaj są, co to jest za bawoł? Bizon, o, bizony, właśnie, bizony nam tutaj przyszły, tu widzę, że jest coś źle, także trzeba to... Bo ja to tylko tak postawiłam. Kurde. A... O. A nie zrobiłam tego tak, jak powinno być. Jeszcze tu oczywiście też naokoło coś tam pododaję. No jak widzicie, po trochu właśnie robię. Tutaj zrobiłam im jakieś tam oczko wodne, które zresztą jest brudne. Jakieś kamienie, jakieś tam drzewa powycinane, coś tam. Teraz widzę, że właśnie wszystkie są w jedną stronę, to muszę to poobracać. Co jeszcze? No i zrobiłam takie właśnie fajne schronienie dla nich. I powiem wam, że pierwsze co, to te bizony tutaj wlazły mi do tego schronienia, a one w ogóle tego schronienia nie potrzebują, nie? No ale tak właśnie wygląda to schronienie, spoko nawet. Tu nic nie robiłam u naszych panter śnieżnych. Tutaj też chyba nic nie zrobiłam u tygrysków. Nie, tutaj nic nie zrobiłam. Tu, czy ja coś tu robiłam? Chyba nie. Jedno drzewo chyba tam postawiłam. Tak nie za dużo w sumie, bo kurde, chciałam się zająć czymś innym i tą bramę robiłam. Tutaj chciałam ogarnąć to miejsce ze sklepami. Tutaj mam zamiar... To muszę usunąć, bo to nie jest potrzebne. Idź mi stąd. Tutaj zrobię sklepiki, jakieś tam stoliki i tak dalej, tutaj jakoś obuduję drzewkami czy coś tam, to może dzisiaj z wami zrobię w sumie, no jeszcze nie wiem. Tu dokończyłam wybieg tych, jak one się nazywają, bongo, tak, dokończyłam wybieg bongo, wygląda on w ten sposób, tutaj tak fajnie zrobiłam, zobaczcie, mają wodę w cieniu pod drzewkiem, tutaj jakiś taki... Nie wiem, co to jest, dzwoneczek czy coś, nie wiem. No, drapaczek mają i one sobie tutaj tak fajnie żyją. Tutaj jakiś... co to jest? To tak ma być? Boże, nie wiedziałam. Myślałam, że po prostu źle wstawiłam jakiegoś kwiatuszka. No dobra, jest tak jak jest. No i one sobie tu też fajnie żyją. Tutaj zrobiłam im z kolei takie schronienie. To na poprzednim odcinku wam chyba robiłam z wami... Tutaj tą podstawę, nie? To jeszcze tutaj dołożyłam takie o i tak sobie jest. Jeszcze w sumie z tej strony nie zrobiłam. To bym mogła zrobić. I w ogóle się nauczyłam, słuchajcie, takiej przydatnej rzeczy, że ja pitole, zaraz wam pokażę. Bierzecie z... Ej, no i teraz dlaczego mi to nie chce wyjść? Czekajcie.
Przyjmij, by dojść do wybranych, przyciągnij wiele elementów. No to chcę. I co, ja tego nie mogę zrobić? Dlaczego to mi się robi tak? O, a może teraz bym zrobiła? Nie. Czekajcie. Tak zrobię. Zamknę grupę. Nie. O. I teraz to. No nie. No nie wiem co. No w każdym razie chciałam to przesunąć. Już się pochwaliłam, że się nauczyłam przesunąć to i tam, no ale nie udało mi się. No i tutaj to ten wybieg to tak. Tu pełno śmieci w ogóle. To już też jeszcze nie jest ogarnięte. Terenem się strasznie tutaj próbowałam. Z terenem się próbowałam, słuchajcie, polubić. I chyba mi się udało. W końcu ogarnęłam. Zrobiłam wybieg sawannowy, tak jest. Jeszcze tutaj tego nie ozdobiłam, jeszcze to wszystko będzie oczywiście ozdobione. No i zbudowałam taki podejścik, całkiem nawet wam powiem, w miarę równo. Tutaj jest taki trochę ostry kąt, ale dobra, jakoś to przełknę, może jakoś mi się uda to naprawić. Śmietniki tam jakoś postawiłam i tak dalej. Tutaj tak wywalałam te wszystkie budynki, bo były potrzebne i też blisko, a to jest duży wybieg, także no, przydadzą się tutaj te budynki. No i tutaj mam jakieś takie zejście. Ten dozorca normalnie sobie tutaj schodzi. Boję się trochę, że zwierzaki mi tutaj będą wchodzić, ale już tutaj wyrównałam trochę ten teren. Mam nadzieję, że nie będą mi tu włazić. Tu jeszcze muszę zasłonić. I tutaj jakoś tak mi się dziwnie zrobiło. No ale dobra, to tam się poprawi. No i mamy tutaj, proszę was, zwierzaczki bawoła afrykańskiego. Taki czarny, fajny. Mamy dalej, mamy. Co my mamy? Skocznika antylopiego. Taki fajny. Mamy dwie żyrafki, słuchajcie, proszę bardzo. Dosłownie przed chwilą kupiłam te wszystkie zwierzaki. Także mamy dwie żyrafki. Na razie wstawiłam takie duże dwa schronienia, bo tych zwierząt jest dosyć sporo i no, chciałam, żeby się wszystkie pomieściły. Może potem coś pokombinuję z tymi schronieniami. Nie wiem, jakoś się pozdałem czy coś. Drzewa na razie też tak jakoś powkładałam, byle jak. Potem to ogarnę. Widzicie, w sumie to co? Wszystko potem ogarnę, nie? Nic nie jest skończone, nie? No ale no, ja tak mam, że coś mi się wymyśli i ja muszę zaraz lecieć to robić. No, także na razie to wygląda tak. No i co? I na razie to tyle. Miśki nam podrastały, grizzly, te małe, co mieliśmy dwa ostatnio. I czy ona jest w ciąży? To jest chłopak. I on już jest stary, czy nie? No już jest stary, to już nic z tego nie będzie chyba. A Miśka gdzie jest? Może tu? No pewka, że jest. Co ty tutaj robi? Patrzcie, jeszcze urodzi! Sierpień, czyli teraz rodzi chyba. To czekajcie, puścimy grę na chwilę, zobaczymy co nam się urodzi. A, i jeszcze wam zaraz coś pokażę, ale to zaraz jak się urodzą te misie. Rodzisz czy nie rodzisz? Idziesz spać chyba. No weź. Tutaj coś się dzieje. Te strusie, kurde, strusie mi się tak rozmnażają, że ja pierdzielę. Naprawdę nie nadążam z ich sprzedawaniem. Ale spoko. Rodzisz czy nie, kurde? Dobra, to w międzyczasie, jak ona rodzi, to pokażę wam osiągnięcie, słuchajcie. Jestem na drugim miejscu. Co to? No tak, no ja jestem tu. Nie wiem, co to jest, ale w każdym razie jestem tu. Może jak się urodzą teraz misie, to uda mi się wskoczyć na pierwsze miejsce. Jeszcze nigdy w ogóle ani razu, jak były te wyzwania, jeszcze nigdy mi się nie udało w ogóle nawet tutaj być, nie? Bo, no nie wiem, jakoś tak się złożyło, że tych zwierzaków nie miałam i wiecie. Dobra, urodzone zwierzęta 15, czyli chyba jednego urodziła tylko. Czy ty już urodziłaś go? Nie. No to ja nie wiem. Dobra, zbierz wszystkie nieodebrane nagrody. Co to jest? Właśnie, kurde, nie pokazuje mi się tutaj nic nigdy. Ubrania jakieś też dostałam. Też mi się tutaj nie pokazało. Także tak. Czekajcie, zobaczymy. Urodzone 15. No nie wiem, o co chodzi. Przed chwilą było 16. Tutaj mamy badania zakończone. Badania idą pełną parą, słuchajcie.
Zobaczcie, tu już mamy. No teraz te nowe zwierzaki doszły, to muszę je wszystkie tutaj pobadać. Trzy choroby chyba, cztery nawet, pięć chorób już poznaliśmy. Chociaż powiem wam, że te zwierzaki nam nie chorują jakoś za bardzo. Może ze dwa razy się zdarzyło, żeby zachorowały, a tak to spoko. Tutaj też trzeba technika wezwać. Co tam z tym bizonem? Żywienie. No i mam trochę problem właśnie z żywieniem. W sensie z dozorcami, którzy przychodzą na wybieg i nie karmią w ogóle. Także troszkę lipa. Obiekt uszkodzony znowu, a to nie, dobra. No i przychodzą nam ci demonstranci i gadają, krzyczą, że zwierzęta w złym stanie, ale się przycina trochę. No, tutaj jeszcze dołożyłam sklepiki takimi lianami, liany pododawałam i tak dalej. No i co jeszcze wam powiem? Bizon amerykański umrze ze starości. No dobra. Trzeba będzie dokupić bizona jakiegoś. Patrzcie, tutaj w ogóle jak postawiłam to, nie? Przyszły tłumy, kupowały, wszystko jadły i tak dalej, a teraz nikogo nie ma. O, jest misiu. Jednego miśka masz. Chodź tu, misiu, gdzie ty uciekasz? Gdzie ty pobiegłeś? Masakra, znaleźć te miśki. No właśnie, i mam problem, słuchajcie, bo tutaj ciągle mi krzyczą, aha, może dlatego, że tu jest coś takiego, ale ja próbowałam to, znaczy naprawiałam to i tak dalej. I tak mi się te zwierzęta niby uciekały, nie? Więc nie wiem, o co chodzi. Przecież one nie mają jak uciec. No i przecież ty nie uciekasz nigdzie. Nie czaję. Dobra, zobaczymy sobie te misie nasze. Wybieg 3, to jest młody? Tak. Chodźcie, zobaczymy tego misia. Jest tutaj. Chłopie, patrzcie, mamy dwa miśki. No całkiem fajny jesteś. Jeszcze bym chciała ciebie zobaczyć. O, i złoty. Złoty samiec. Patrzcie, płodność na 100%. Super. Zwierzę uciekło. No właśnie widzę, jak uciekłaś. Naprawdę, fajnie. Dobra, trzeba by było wezwać tutaj jeszcze weterynarza. Nie weterynarza, tylko dozorcę. To jest chyba w ogóle... Tak, to jest w powietrzu. Trzeba to obniżyć trochę. I wezwij dozorcę. Żyjesz? Żyjesz. Zostałeś sam teraz, trzeba by kupić. Ty jesteś młody. Młoda. Dobra, to może kupimy tego bizona. Potrzebujemy chłopca i chłopiec 10 tysięcy. Nie no, zaraz sobie zaznaczymy. Ej, ale mało! Dlaczego tak mało? W ogóle nie ma, kurde, za 10 tysięcy. Ja pierdzielę. Nie no, nie będziemy kupować za 10 tysięcy, bez przesady. A ty jesteś... Aha, ty jesteś głodny. No i widzicie, z tym jedzeniem to tak jest, że kurde, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra. Zróbmy sobie tutaj... O, patrzcie, przyszli. Zróbmy sobie tutaj ten placyk. Nie wiem, czy w tą stronę jeszcze tutaj nie puścić jakiegoś wybiegu na przykład. W sumie tutaj by pasował jakiś wybieg. Czekajcie, bo tych afrykańskich zwierząt jest naprawdę bardzo dużo. To by można było jakiś dać wybieg. No dobra. Zrobimy sobie tak. Obiekt dla gości. Weźmiemy sobie motyw afrykański. Aha, bo to są tylko takie rzeczy. A jak ja bym chciała... Aha, tutaj są kosze, ławki. Dobra. No to tak. Tu damy... Kosz i kosz. Ławki tutaj jakieś poustawiamy na przykład. Ciekawe, czy one w ogóle będą... ci ludzie będą jeść. Przy tych stołach. Jeszcze bym dała jakąś fajną, może rzeźbę? Bo widziałam takie fajne rzeczy właśnie z tego afrykańskiego. Afrykańska chata to nie... Ale są takie fajne
zabudowane jakby pomniki i tam jest jakaś tam roślinność i w ogóle, tylko widzę, że kurde, nie ma teraz, jak ja tak patrzę. Patrzcie, samochodzik. No kurde, gdzie to jest? Obiekty. O, patrzcie, jest. Na przykład coś takiego. Można by było dać tutaj. Można chyba zmienić kolor tego, co? Tryb to nie. Nie, chyba nie można zmieniać tego koloru. O, można, patrzcie. Dobra, to damy taki brązowy może. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj by się przydał taki pomarańczowy i brązowy. I to tak samo. Pomarańczowy. Nie, brązowy i pomarańczowy. Dobra. Teraz tutaj brąz. I tutaj sobie zrobimy brąz. Czy to jest ten brąz? Czy ten ciemniejszy? To jest ten ciemniejszy. Dobra, to czekajcie. O! No i pięknie. Teraz te ławki bym musiała poprzestawiać jeszcze. Może roślinnością jakoś tu obłożę? Chociaż jak ja na przykład w swoim zomiałam te właśnie te ławki do siedzenia dla gości, to oni w ogóle z nich nie korzystali, niestety. Patrzcie, ile śmieci. Co tu się dzieje? Pantera śnieżna, niski dobrostan. Dlaczego? Bo co? Bo jesteś głodna, oczywiście. A jedzenie masz. Widłorogu, co się dzieje? Też żywienie. Gdzie jest ta Micha? Tu jest. Wezwij dozorcę. Dobra, wracamy do budowy. Tu by się przydały jakieś drzewa. Można by było w sumie dać te takie... O, te. Bo one też tutaj pasują. Tylko gdzie one tam są? Bawuł afrykański wkrótce doczeka się potomstwa. Super. Dobra, tu można jeszcze dać drzewko. Może w sumie z tej strony byśmy dali? Jakoś tak obrócimy. O. Dobra, może być. Dobra, mamy kwiatuszki. Tutaj jeszcze można by było w sumie dać tych kwiatów trochę. Sklepy z napojami, super, przyda się, bo strasznie malutko tych sklepów i goście mi jęczeli, że nie mają picia, nie mają... O, patrzcie, siedzą sobie, jak fajnie. Super. Dobra, można by było tutaj jeszcze dać jakąś taką roślinność. Jakieś zielsko najlepiej. O, coś w tym rodzaju na przykład. Mam nadzieję, że to mi tutaj nie będzie się zaliczało do wybiegu tych guźców i strusiów. Może być nieciekawie. Dobra, to trzeba by obniżyć trochę. Okej. Okay. Patrzcie, korzystają z tych stołów. Fajnie. Można by było dać im jeszcze tutaj takie ławki jakieś. Na przykład te, nie? Tutaj na przykład, żeby sobie siedzieli i patrzyli na pomniczek. O, jeszcze jakieś oświetlenie można by było dać. Kurde, te lampy mi tak nie pasują za bardzo. Może te? Bo te są wiszące, to wiszących to nie będziemy dawać. Nie no, dam te, bo te już mam tam przy sklepie i w ogóle, więc będę musiała... Muszą pasować do siebie, nie? Tutaj może być. Dobra, dwie chyba wystarczą. Można jeszcze w sumie tutaj dać. O. No dobra, może być. W sumie może być.
Tutaj jeszcze jest tak trochę pusto, ale tutaj poprowadzimy drogę dalej i zrobimy jakiś wybieg, tylko jeszcze nie wiem jaki i z czym. Co to jest? A, to jest ten. Czekajcie, ja to na chwilę postawię, ja zobaczę jak to... Ej, ale fajnie, fajne wejście się zrobiło, ale to dlatego, że nie obniżyłam terenu. Tutaj są te... Tak, ślimaczki. Ej, w sumie fajnie, to pasuje tutaj. Może właśnie postawimy to. W sumie moglibyśmy z tej strony. Albo też z tej strony. Ale tutaj mamy miejsce jeszcze, więc tu zrobimy wybieg. Tu gdzieś możemy postawić tą... Nie wiem nawet, jak to się nazywa. No, to jest tam, gdzie te się owady trzyma, ślimaki, żaby, węże i tak dalej. Więc spoko, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to tutaj było. No dobra, ale tutaj coś trzeba by było jeszcze wymyśleć. Albo wiecie co, jakbym zrobiła na przykład już tutaj tą ścieżkę, to może i by coś mi do głowy wpadło wtedy. Nie wiem, czy tak. Tak zrobimy. O, tutaj zrobimy sobie taką kwadratową ścieżkę. I tyle wam powiem. Czekajcie, tutaj mamy kible jedne. To nam wystarczy. Tutaj jeszcze bym postawiła te kibelki, chociaż oni strasznie korzystają właśnie z tego miejsca tutaj, więc w sumie to nie wiem. Na razie to jak na całe zoo mamy tylko dwie duże toalety. To jest bardzo mało, bo bardzo dużo ludzi przecież tutaj przychodzi. Tutaj może bym jakąś fontannę dała. Albo, czekajcie, ciekawe czy jak ja bym usunęła tutaj... Nie. No nie ma, kurde, żadnej fontanny. Więc, a ja sama, nie wiem, jeszcze sama nie robiłam fontanny, więc nie wiem, jakby to miało wyglądać. Co tu się dzieje? Aha, ta jest głodna, już ją przyniosłam. WC-ta trzeba naprawić. Dobra, poustawiamy trochę rzeczy na wybiegu dla żyraf i zwierzątek sawannowych. Dobra, może być to. Czy można zmienić temu kolor? Przesuń. Chyba nie. Nie, nie można. No dobra. Wybieg. Co my tu jeszcze mamy? Duża piłka. Duża piłka też się przyda. Duże koryto na wodę. Właśnie, trzeba by było jeszcze te... te wodociągi gdzieś podać, chociaż no, mają ten zbiornik, ale zawsze lepiej jak jakiś wodociąg sobie stoi. Nie wiem, może być na przykład tutaj. Pod drzewami najlepiej stawiać, bo chociaż w sumie pod drzewami, jak ja nawet nie wiem, czy te drzewa będą stały tak jak mają stać, ale dobra, na razie je tutaj poustawiam. I ten. I potem najwyżej je będę przystawiać, nie? Dobra. Znacznik zapachu też może się przydać. Gdzieś tu koło drzewka może być na przykład. Jednego, drugiego. Słupek do ocierania. Jak najbardziej, jak najbardziej. Bo możemy kolorki zmienić. No, w sumie może być taki. Tu mamy jeszcze wiszący paśnik. Nie wiem czemu, ale ja lubię tak pod drzewem stawiać, bo jak one tak stoją o same sobie na środku, to tak dziwnie wygląda trochę. Zraszacz. Zraszacza może na razie nie będę dawać. Kręgla możemy dać. Niech se stoi. Karmnik bębenowy też niech będzie. Kąpiel błotna to też można gdzieś dać. Paśnik w kształcie kuli też spoko. Piłka do łapania. Boże, ile tych zabawek. Dobra. Zobaczymy, czy jesteście wszystkie zwierzaczki zadowolone. Teren i trwałe schronienie na 100, środowisko. No pokrycie trzeba by było jeszcze trochę dołożyć. A tu co? W ogóle zero urozmaicenia? 61%, no proszę. Dobra. Jeszcze zobaczymy te maluchy. A co ty tu robiłeś? Kupałeś sobie. Dobra. Teren, schronienie, roślinność. Coś ci tutaj nie pasuje, ta trzcina. No ale trzcina musi być, przykro mi bardzo. Dobra, u ciebie jest ok z urozmaiceniem. Jeszcze dawaj tu.
Teren, środowisko. No te trochę mniej potrzebują tego pokrycia jednak. Jakoś poradzimy. Urozmaicenie 100%. No i spoko. O nie, pantera nam ucieka. Znaczy nie ucieka, tylko umiera. Tylko, kurde, nie mogę się do niej dostać. No, biedna. No, już 18 lat. Zobaczymy, ile ty miałaś. Jedno potomstwo tylko miałaś. W sensie, no, jednego tego urodziłaś tylko, kociaka. Powiem wam, że jest ciężko trochę, bo tu się tyle dzieje. Trzeba ogarniać te zwierzęta, trzeba rozbudowywać zoo, jakoś tam ozdabiać i tak dalej. No, mówię wam. I kontynent Afryka, i nie wiem, czy to tak było. Czy jeszcze coś tam było? Nie wiem, czy nie. Tropiki jeszcze. Step i tropiki, no. To dawajcie te tropiki. No, ja tutaj sobie tak po troszku układam, przystawiam, patrzę, jak to tu wygląda. Tutaj paśnik, dobra. Tu można było jeszcze obłożyć jakoś, albo na przykład ten siano im położyć pod takie duże drzewo fajne. Czekajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Średnie, małe, duże. To jest duże? Bardzo duże, o. Coś takiego, chyba że całe byśmy obłożyli. Albo tak, i tu jakieś tam kwiatki damy. O, jakiegoś takiego habazia wielkiego. No, całkiem, całkiem. Jeszcze kamienie gdzieś tam poukładam. Boże, może tutaj tymi kamieniami bym tak obłożyła. No nie wiem, zobaczę jeszcze. Guźce mi się tutaj biją. Co wy robicie? Ty masz 2 lata, to cię od razu na wolność wypuszczamy. A ty? 12, okej. Okay. A ty? 5. To ciebie też można wypuścić. No tu już maluchy są. Jakiś obiekt uszkodzony, okej. Okay. Wezwij technika. No, psuje się wszystko niestety. Trzeba naprawiać. O, i niech jest. A co to za maleństwo? Jak on sobie słodko śpi. Boże. To jakiś komunikat. Zwierzę zbyt długo przebywa w skrzyni. Gdzie ty w tej skrzyni jesteś? Wypuść. Jeszcze tak myślałam, czy by zmienić tutaj może... Tu muszę koniecznie światła dać, bo ciemno jest. Czy tutaj to na jakiś pomarańcz nie zmienić, albo brąz, ale nie wiem. Bo tak biały tak fajnie, fajnie wygląda i dużo widać, nie? Może bym te lampy od razu dała. Te, jak już mam wszędzie. Tutaj przy wejściu można by było jeszcze dać. No i widzicie, tak to właśnie wygląda. Ja dzisiaj, słuchajcie, gram już nie wiem ile godzin, ale dużo gram. Aż za dużo. Muszę sobie chyba zrobić przerwę, bo ileż można grać, słuchajcie. Ale wiecie, no jest weekend. Ma się trochę wolnego czasu. Czy ty znowu na drzewie siedzisz? I ten, no i się korzysta, nie? Dla gości. A, no i jeszcze koniecznie przecież trzeba te tablice, nie? Informacyjne, co tam się znajduje i tak dalej. Tak mi będzie prościej. O. Dobra, pokażę wam na przykładzie tej tablicy informacyjnej. Zaznaczam sobie tutaj to. Klikam sobie to i to. I klikam na przykład powielanie i przemieszczanie. I sobie teraz elegancko robię tak. I jest. Dobra, co my tu mamy? Bawół afrykański. Oczywiście brak zasilania, ale dobra, ogarniemy. Gnu brunatne. Oczywiście żyrafka. No i generalnie jeszcze wam powiem, że chciałam poprowadzić ścieżkę tutaj tak naokoło, ale nie wiem, czy będę do końca naokoło robić. Chyba z tej strony nie zrobię, ale nie wiem, może gdzieś tak do połowy, albo tylko tutaj. Zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało. Na razie sobie przedłużymy tą ścieżkę. Dobra, na razie zrobiłam tak. Tutaj będzie oczywiście kolejny wybieg pewnie. I tak to właśnie wygląda. Ja wam powiem, że ja czasami naprawdę nie wiem, w co mam włożyć ręce, bo jest masakra. No ale
powolutku, pomalutku jakoś się dojdzie do tego wszystkiego. Nie jestem pewna, co z tym. Dobra, na razie tak zostawię, bo nic mi tutaj nie pasuje, w żaden sposób to się nie chce jakoś fajnie ułożyć, więc na razie to zostawiam. Jeszcze tutaj trzeba wezwać technika. Dobra, ja bym sobie jeszcze popatrzyła, jakie zwierzaczki żyją w Afryce. Na pewno likaony, nie? Kurde, co mi tutaj się dzieje? Coś mi tu zamula. Oj, chyba, słuchajcie, nie ogarnę tego zwierzaka żadnego, bo coś mi ze sklepem się dzieje, nie tak? Ciągle mi to znika. Mogę tylko bizonka sobie kupić. Nie mogę nawet kliknąć na nic. Czekajcie, a tu na przykład? No nie, działa, ale strasznie zamula, nie wiem. Czasem mam tak, że działa super płynnie, a czasem jest tak, że w ogóle nie działa i jest lipa, nie? Jestem ciekawa, czy jak zrobię naokoło pokrzywy tego błotka, to czy one mi wejdą tutaj. Dobra. To by można było troszkę przesunąć. Dobra, niech będzie coś takiego. Zobaczymy, czy będą przechodzić przez to. Jeszcze takie mam kwiatuszki. Może tu bym tak powkładała? Czemu nie? Co tam, Pantero? No żywienie, no kurde, nie załamuj mnie. Masz tutaj dozorcę. Trzeba by było parkę jakąś kupić tej panterze, ale ja chyba kupię nowe całkowicie, bo ona też już jest stara, więc ona niedługo umrze, więc bez sensu. Jeszcze trzeba by było się zająć tutaj tym zasilaniem, nie? Koniecznie, bo tutaj nam nic nie działa. A co ty tu robisz? Próbujesz uciec? Jaki fajny ty jesteś. Ale fajny. Super. Tylko coś widzę, że tekstury mi się... O, nie wczytały. Jaka wielka piłka. No ale spoko, tak z jego widoku, no to całkiem dużo, dużo przestrzeni do biegania. Także fajnie to wygląda nawet. Tutaj widzę szparę, będę musiała to poprawić. Ale to już poza nagraniem. Woda jest uwalona strasznie. Tak zrobiłam tutaj tymi kamieniami pod spodem, żeby się niby nie zawaliło czy coś. Jeszcze może jakieś tutaj... roślinki powkładam, tylko że tu kurde za bardzo tych roślin nie ma. No i umarła nam zebra niestety. Musimy wezwać weterynarza i... Tak. I nasza kochana pantera śnieżna też nam umarła niestety. 19 lat żyła, całkiem sporo. Tutaj już ogarnęłam sytuację, nikt się już nie bije. Co tu jeszcze? Niski dobrostan, dobra, tu badania się zakończyły. No ja cały czas siedziałam nad tym wybiegiem sawannowym, ogarniałam tam kamieniami, obkładałam i w ogóle. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ciężko jest robić takie duże wybiegi, bo jak jest mały, to jest tak fajnie, Boże, fajnie wszystko skondensowane i no lepiej, a jak jest takie rozlazłe, no to tym bardziej, że na przykład niektóre zwierzęta potrzebują mega dużo przestrzeni, nie? Tak jak tutaj. No i na razie to wygląda właśnie tak. Może jeszcze coś tutaj w tym kącie, jakieś schronienie bym zrobiła, no nie wiem. W każdym razie na pewno jeszcze będę musiała tutaj ładnie ozdobić. Może tutaj z budownictwa jakieś, nie wiem, jakieś deski czy coś. Bo są takie, o na przykład, może coś takiego, nie? Gdzieś tam poobkładam czy coś, nie wiem. Tu są jakieś takie śmieszne rzeczy różne. No nie wiem, coś pomyślę, to też jest całkiem fajne, można jakoś tak poukładać, ale czy to tym zwierzętom potrzebne? No nie sądzę. No, wodospadu chyba im nie będę robić, bo one żyją, tak wiecie, na takich płaskich terenach, więc one raczej z wodospadami nie mają nic wspólnego. Dobra, tutaj zrobiłam coś takiego, jeszcze roślinkami to obłożę, nie wiem po co, ale jest. I co? I tak to poobkładałam roślinkami. Tutaj roślinki, tutaj te kamienie, co przed chwilą wam pokazałam. Tutaj obłożyłam, tutaj i tutaj jeszcze tak zrobiłam, nie? I tu jeszcze coś zrobiłam. Lewitujący kamień, czemu nie? Można zawsze przymknąć oko.
O, niech będzie tak. To też jakoś poobkładam roślinnością. Ja się już chciałam z wami pożegnać, ale szukam żyrafy. I ja żadnej tutaj, kurde, nie widzę. Gdzie są te żyrafy? Czekajcie, może tak znajdę te żyrafki. Dobra, znalazłam. Akurat piję. Zobaczcie, jakie piękne w ogóle zdjęcie by było z tym słońcem, tylko że to tutaj brzydko wygląda. Ale zrobię zdjęcie. Dobra, patrzcie, a tu jaki maluszek się urodził. O ja. No nie mogę. No dobra, kochani, ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!